Kiedyś byłem smutny, teraz jestem wesoły, bo robię zakupy na wojanshop.pl. Polecam. Siemano kolano widzowie, dostałem wreszcie od was informację, co się dzieje z Katianą Bambano i Noobem Dzbanem. Noob Dzban porwał Kati. To był ostatni drop tutaj, właśnie w tym miejscu. Ostatni drop, ale na szczęście udało się, ponieważ Kati zostawiła ślad w postaci filmu. Nagrywała, kiedy Noobek ją porwał i droga prowadziła w tamtą stronę. Pisaliście mi, żebym poszedł tam. Ja tego filmu, przyznam, Kati, nie oglądałem, ale wy mi pisaliście, a ja się zdaję na was, na wasze informacje. Wiem, że wasze informacje są potwierdzone naukowo, ponieważ pytałem się mojego serdecznego naukowca, doktora Simpampun, i gość mi powiedział, że właśnie tak, że widzowie się zgadzają i że w tą stronę poszła Kati z Noobkiem. Więc tak, dowiemy się, co, gdzie oni się teraz kryją. Tutaj jest, patrzcie, tutaj jest właśnie ślad. I my pójdziemy dalej. Pamiętajcie o łapeczce do góry, subskrypcji, bo bez subskrypcji to oglądają tylko nubki. A jak chcecie być prosem, to kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj. Bo wiecie, taki nubek to pewnie nawet nie wie, jak kliknąć ten czerwony przycisk. A pros wie, więc jeżeli subskrybujesz, jesteś prosem. A jak nie subskrybujesz, jesteś nubkiem, takim właśnie jak tamten nubek Dzban. Idziemy, tutaj pierwsze właśnie coś, jakaś poszlaka. Most. Ten most prowadzi tam. I co dalej? Pisaliście mi, żebym właśnie szukał tutaj tych śladów. Więc słuchajcie, jak ten most prowadzi tam, no to nic nie pozostało innego, jak po prostu pójść właśnie w tą tutaj stronę i rozglądać się gdzieś, co nie? Rozglądać się, czy nie zobaczyć jakichś śladów. Śladów Noobka Bubka Lamusa i Katiano Bambano. Bo słuchajcie, oni są na serwerze, są cały czas. Ej! Tam widzę ten domek. Czekaj, to jest domek? To jest więzienie, czy nie? Oj, 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 pójdziemy tam. Zapraszam również do sklepu wojanshop.pl. Dołączajcie do teamu Wojana do białego rana. Takie koszuleczki Wojan Team, serdecznie polecanko. No, pierwsza linia w opisie. Team Wojana do białego rana, musisz w nim być. Tam jest jakaś różowa wełna, więc tutaj jest znak od Katni. Sprawdzimy najpierw to tutaj pomieszczonko, co nie? Idziemy. Idziemy zweryfikować. Idziemy zweryfikować to, co tu się dzieje. Dobra, będę tutaj sobie nurkował. O, widzę tam na górze, jestem pod wodą na szczęście, ale Noobek tutaj jest. Jestem, o nie, zaraz zacznie mi być niedobrze, muszę założyć zbrojkę. Jak ci tam? Spoko? Nadal źle, wracamy do tych Wojanowic? Nie chcę chwilę, bo wykopałem dużo dilta. I teraz, jak teraz jesteś, cwanialo, jak się czujesz? Zamknięta. Zamknięta? Tak. No i dobrze, i zaszantowana. To są twoje wakacje. To są twoje wakacje, bo super, inaczej spalę. Super, lepszych Noobek wakacji nie miałam w życiu. I co, widzę, jest jakaś masakra, co tu się odwala, dobra. Do białego lana. Kati, a podoba Kati, ci się mój tekst? Chodź, wejdź, Kati, wejdź. Okej. Okay. Dobrze. Uciekaj tam, Kati, uciekaj tam. Powolutko. Kati, to podoba ci się mój tekst? Tak. Siemano, kolano. Super wymyśliłeś. Jak to by zrobić, widzowie, żeby on nie zauważył, tutaj nie jest... Dobra, rzucę tam dirta, może zauważy, czekajcie. O, zeskoczył! Dobra. Ej, jesteś tu? Ej! Gdzie ty jesteś? Znikta! Co ty? Tulędy! Boja! Widzę cię! Co ty zrobiłeś? Noobek! Chodź na chwilę, siema! Co robisz? Ej, co robisz? Siemano, trzymaj dirta! Nie, jesteś totalnym dzbanem i bambusem. Czekaj, gdzie ona? O, tutaj. O, siema Kati! Nie, uciekaj Kati, nie. Uciekaj od niego, siema, nie zbliżaj siema, się do niego. Ej, nie zbliżaj się do tego gałgana. Nie powiedział, że spali Wojanowice, czaisz to? Nie powiedział, Kati tak mówiła. Co ty ja grozisz, czy spalisz Wojanowice jako członek Wojanowic? A później... Wiesz co powiedział? Wiesz co powiedział jeszcze? Co? Że spali Katilandię też. Że Katilandię też? Dobra, nie chcę, żebyś ginął, bo znowu gdzieś znikniesz, więc zjedz to. Głupku, ale to jest jakaś masakra, ty jesteś członkiem Wojanowicy, takie rzeczy? Kazał mi chodzić za sobą, żeby no, po prostu... Ale to ty przecież mówiłeś, że spalisz Wojanowicę. A ja chciałam tylko na wakacje, ale taki zameczek ma słaby. Czyli szantażowałeś Kati, dzbanie. Jak nie? Nie kłam, Noobek, no nie kłam. Bo nie chciałam kopać dilta, to ją musiałem szantażować. Przestań, Noobek! Tak. Ja nie chciałam za nim łazić, a nie kopać dilta. Czemu ty ją porwałeś, Noobek? Nie porwałem się, jesteś blisko. Jak nie porwałeś? Gościu, sam napisałeś, że już nigdy nie wróci. No bo
To było tylko tak dla żartów. Dla żartów, tak? Mhm, nikt tak. Ci nie zrobił, Kati? Nic ci nie zrobił? No, niby nie, ale na przykład podchodził do mnie i robił tak. No ty gałganie, ale ty jesteś, głupi. Nubek. Co? I wyciągał miecz, który mi jadł i mówił, że uważaj, Kati, uważaj. No tak? Oddawaj ten miecz. Oddawaj ten miecz. Wykałaczkę raczej oddawaj, bo to jest mała wykałaczka. A, i zbrojkę mam jego sobie. Ja nie mogę, co? Dobra, Nubek, wiesz co? Jesteś najgorszym członkiem Wojanowic, jaki kiedykolwiek był na Wojanowicach. On był nawet lepszy. No nie, ale przecież ja chciałem tylko dobrze dla Kati. Co dobrze? On mnie porwał, ewidentnie mnie porwał. No ale, bo, no tak naprawdę, ja się po prostu bałam, że on jest nieobliczalny i że po prostu spali te Wojanowice i tą Katilandię, no bo nigdy nie wiadomo, jak on dirta zbiera za pierwszy. Wiesz co, wydaje dobra, mi się... Dobra, to idę spalić, bo ja idę spalić, ale przecież ja tu jestem, Nubek, to czemu no i co, idę spalić tak czy siak. No to idź spalić i się widzimy ten, chodź, chodź do Wojanowic, no, Nubek, a w ogóle wiesz, jaka jest droga do Wojanowic, Nubek? Tam. Tam? Tam. Wiesz co, ja myślę, dobra, Nubek... stój tam, idziemy, idę, muszę się spytać Kati, gdzie schowała dirta, którego ci zabrała. Co? Dirta? No, dlatego idź, dowiem się i ci powiem, okej? Okay? Nie, no, o, no dobra, ale... Dobra. Idź, idź, dobra. No? Kati, jano, bambano, hotu. Nubek, spalaj! Nie. Nubek! No dobra, jeszcze raz i cały dirt przepadnie. No dobra, już nie. Dobra, Kati. Zamykamy go w więzieniu na Wojanowicach. Koniecznie, ja się tak przestraszyłam, on powiedział, że spali Wojanowice. Nubek! No i co? No. Słyszałem to wszystko. Co słyszałeś niby? A wiesz co było najgorsze? Wszystko słyszałem. Że Nubek mi dał buziaka. No ty głupko! Zginiesz do lawy Nubek. Widziałaś, Kati? Widziałam. Nawet nie zginął od lawy, on od upadku zginął. Ale się zdenerwował, co się przestraszył. Ja się zdenerwowałem, jak to ci dał buziaka, co za... No podszedł do mnie i tak... Ja tak z nienacka? Tak! No co ja za mały oblek. Ja o co chodzi, że coś tamten i... Dobra. Ja mówię, co za bezczelny typ. Chodź, Kati, on się zrespił pewnie w swoim domku teraz. Idziemy do Wojanowic, wybudujemy mu więzienie obsidianowe, takie tymczasowe, a potem je rozbudujemy i zrobimy je jeszcze mocniejsze. O nie, szam nie goni. Ja! Boom! O, trafię. Dobra, widzowie, jesteśmy. Czy... Masakra, jak dobrze tu być. No jak dobrze widzieć w ogóle Wojanowice, serio. Ale to, wiesz co jest najgorsze, że on tutaj jest pewnie w swoim domku teraz. Majstruje jak gdyby nigdy nic. A my tutaj nie możemy na to pozwolić, żeby on coś takiego zrobił drugi raz. Dlatego musimy go teraz zamknąć. On mnie zaszantażował tak naprawdę, więc jeśli on się stąd nie ruszy, to wydaje mi się, że nie będzie mnie szantażował. Bo on powiedział tak, Kati, idziesz albo spalę Wojanowice. A ja mówię, co? Ale no to przecież to jest gałgan mały, on nie może takich rzeczy mówić, jak jest członkiem, dopiero co został członkiem. Ja mu to powiedziałam i się spytałam, czy cię lubi, a on powiedział, że lubi. On będzie musiał zostać wydalony z Wojanowic jako członek. Koniecznie trzeba go wydalić, idę go wydalić. Nie, lepiej sama nie idź, wiesz, bo to się może źle jeszcze skończyć. Ale poczekaj. Teraz no nie podpali Wojanowic, chyba jak ty jesteś na Wojanowicach, tak mi się wydaje. No słuchaj, jeszcze by cię gdzieś zabrał, no kurczę, nie wiem, ja już wolę, nie ufam mu już kompletnie. Szukamy obsydianu, ty masz może jakieś obsydianu u siebie? Chyba nie. Ja wydaje mi się, że gdzieś u siebie miałem, tylko nie mam pojęcia gdzie. O, mam obsydian. Jest Jon. Dobra, zrobimy tak mocne więzienie, że słuchaj, nawet nie będzie miało drzwi. No i tak ma być, bo nie może być tak, że ktoś porywa Kati i w ogóle ją szantażuje. No nie może. Nie, nie. Dlatego tymczasem... Jeszcze mieć smoka z nienacka. No, to jeszcze gorsze to jest właśnie. Masakra, ja się tak dziwnie, no nie wiedziałam co ja mam zrobić, no co robić w takiej sytuacji? No nie, nie wiem, no ani uciekać, bo spali zaraz w tak, Johę. Nic nie da się zrobić. Ale słuchaj, tutaj wybudujemy mu więzienie, powiemy mu... O, mam pomysł co mu powiem. Jest, to będzie genialne, Kati, to będzie genialne. Czy tam jest darmowy dirt, czy tam jest dużo dirta. Tak, zrobię, nawet mam pomysł, obudujemy to dirtem. O, i on tu wejdzie na tak, powiem, że nowy domek z dirta,
Więc elo, coś takiego właśnie, cyk, no, cyk. Na bank nas złapie. A to tak naprawdę będzie więzienie dla niego. Więc możesz już z zewnątrz obudowywać dirtem. A masz dirta? Mam, zabrałem całego właśnie. Ja mu oddałam całego dirta w ogóle. Co? Ale no. Co za nie, no jeszcze całego dirta ten. Dobra, nie, spoko, my to zajmiemy się nim. Nubek Bambubek już nie będzie nikogo szantażował. Masakra, ale po nim bym się tego nie spodziewała, ja nie wiem co mu odbiło. No ja nie wiem, on wydaje się, że nie jest groźny, a no, takie rzeczy robi? No przecież no. To jest już przesada w ogóle to... A na początku mnie nawet nie lubił, teraz mnie porywa. Owieczkę będzie miał gratis. No, owieczka, wow, no nie, znowu sza. Dobra, owieczka, spadaj stąd. Dobra, cyk. I jeszcze na dole też oczywiście obsydian, widzowie, bo tu nie ma lipy. Musi być. Nie ma, że przejdzie tak. Gdzieś dołem, jak z przedszkola ucieknie. Nie, no właśnie. To już nie jest przedszkole. Nie ma opcji. To nie jest właśnie, to nie jest przedszkole, dokładnie tak. To jest czyste po prostu więzienie, z którego nikt nie ucieknie. Ani Nubek, ani on Prost. To już szczególnie. No, to zapewne nawet nie będzie wiedział, co to był za budulec ten tutaj. Co ja właśnie tak, robię. Nie myślałem, że to jest odmiana dirta. Tak, ale wiesz, nawet go nie zobaczę tego budulca, więc w sumie spoko. Dobra, pyk. No i słuchaj, już prawie mamy to zrobione, nasz plan, idealny plan. Wow, sza mnie bije. Sza, no weź, odczep się sza. Ale jak to wygląda, dobra. No, lepiej niż jego domek. No, serio. Dobra, rzucam tutaj dirta do środka i idziemy po tego gnoma. Wow. Idziemy po tego gnoma, żeby go... No, no ale cztery sza, co one? Co nasz tyle? Zostawcie. Ops. Wow. No co, wszystkie atakują cię. Wzięły się na ciebie. Chodź. Oja, co to jest? Nubek! Nubek! Czy ty myślisz, że uciekniesz przed nami z tą swoją jakąś, nie wiem, fortecą Nubka? Nubek! Nie udawaj, że nas nie słyszysz. Najpierw muszę pokonać te szarze, żeby się tam do niego dostać. Ej, tu jest wiadomość! Co? Wiadomość? Ale co? No chodź tu. Gdzie jest? Tu gdzie jestem, na dole. Co to jest? Przepraszam za szybko, to były żarty za wszystko. Nie wyrzucajcie mnie z łańcuchem, jestem na górze. Tata! Teraz będzie udawał. A pamiętam jak Nubek. Udawał. No właśnie. Idę tutaj, wchodzę na górę. Wejdź, ja spadnę raczej. Parkour, dawaj, dasz radę, Kati. Dawaj. Nie idzie. Okej, jestem w miarę. O nie! Dobra, lepiej zostań. Zostanę, ja tu, ja się z nim rozprawię. Nie będę się męczyć. Dobra, teraz żeby mnie tylko szanie zaatakowała. Ale spadłam. Uwaga, o, już prawie. Nubek! Otwieraj wrota! Koniec zabawy. Nubek! Gdzie jesteś? Nubek! Ej! Masz go tam? Ja go tutaj nie widzę. Nie. Co za głupek! Nubek! No jak to co? No ale nie zrobicie mi nic, proszę. Nie, Nubek, nic z tobie nie zrobimy. Tak naprawdę, zejdź i się dogadamy na dole, okej? Okay? Zejdziesz? Okej. Okay. O pół serduszka, nice. O lol, przeżyłeś to. Nubek! Dogadamy się do... Nie, Kati, nie, spokojnie. Nie. Zginiesz, nie wolno tak. Czekaj, Kati, nie, Kati, cicho. Przeczytaliśmy wiadomość i chcemy się dogadać, Nubek. Okej. Jak przeczytaliśmy tylko twoją wiadomość, to od razu postanowiliśmy zrobić ci prezent. Za to, żebyśmy się po prostu już dogadali, więc... Więc chodź. No dobra, ja też mam dla was prezent, patrz. Jak? O, my mamy podobny, chodź zobaczyć. Nie, daj Kati, daj Wojanowi, bo to dla Wojana. Teraz to daj Wojanowi. Porwałeś, to ja powinnam dostać prezent, a nie Wojan. Ale ty jesteś Wojan, tak fajnie strzelasz sa. No, widzisz, super, nie? To chodź, zobaczysz, stąd też będziesz mógł strzelać sa. Tak, zrobiłem tobie nowy domek, zobacz. Nubek się podlizuje, ewidentnie. Ty, to jakieś iglo, tak? Tak, fajne, nie? Fajne. Ale fajne. Super, nie? Ej, no nie, no weź, no co ty, ale czekaj, dobra, a pokaż, mogę... No, spróbuj to rozwijać, no zobaczymy, czy się uda, ha? Ha? Ty, ale to jest jakiś, to jest dirt, co nie? Tylko spalony jakby. Taki przypalony dirt. Słuchaj, Nubek, trafiłeś do najmocniejszego więzienia na Wojanowicach,
którym zostaniesz zamknięty do usłyszenia swojego wyroku w sądzie. Sąd zdecyduje, czy zostajesz na Wojanowicach, czy zostaniesz wyrzucony. A sędzią będą widzowie. No nie, się nie widzowie, porywa. Widzowie, proszę, ja jestem dobry. O, nie chcę. Gościu. Już nie będę. Gościu. Już nie będę, patrz. Za to już udowodnię ci, patrz. Cały deal daję ci, proszę, widzowie dla was. Dzięki. Nie, teraz się Nubek podlizuje, widzowie, nie. Weź się trochę dita, masz miło miejsca. Wszystko dałem wam, bliska. Ja już otwieram tutaj, żeby wszyscy widzieli, że to jest prawdziwe więzienie, a nie jakieś żarty. Słuchajcie, widzowie, jesteście sędziami, którzy będą uczestniczyli w rozprawie Nubka. Więc... Pamiętajcie, że Nubek porwał Kati. Tak, więc jeżeli jesteście po naszej stronie, w sensie, no... My nie chcemy tutaj teraz zdecydować, chcemy, żebyście wy decydowali, więc piszcie na dole w komentarzach, co uważacie? Będziemy czytać wasze komentarze na rozprawie sądowej, na której Nubek usłyszy swój wyrok. I ten wyrok, ale pamiętajcie, że Nubek porwał Kati, a co najgorsze, smoknął ją. Smoknął moją dziewczynę, no Nubek se przekabacił. Masz jeszcze jakieś słowa na obronę? Swoje? Przepraszam, no przecież przepraszam, no. Ale co przepraszam, to nie jest ten. Gościu, zrobisz to samo i co? Jak cię wypuścimy? Nie zrobię. Nie zrobisz? Nie, nie chcę tego dilta. Dziękuję za dilta, ale nie chcę. Nubek. Proszę, nie róbcie mi tutaj nic. Nubek, żeś se przekabacił pes. Wypuśćcie mnie, proszę. Nie. Nic nie będę, nie będę polewał Kati. Nie polewałem, jak Nubek, zostajesz tutaj do czasu rozprawy. Widzowie zdecydują, co z tobą zrobić. Ciesz się, że... Nie, trzymaj kciuki, żeby widzowie byli po twojej stronie. Lepiej teraz powiedz coś widzom, żeby jednak mieli jakąś chociaż troszeczkę nutkę wyrozumiałości dla ciebie. Najlepszy tekst to siemano kolano, proszę, nie róbcie mi nic. Nubek. Siemano kolano. Dobra, Katy, zostawiamy go. Zostawiamy. Po prostu trzeba go dirtem zakopać. Zakop go tutaj dirtem, tak. No, o, dirt. No dobra, niech się bawi. Jakieś pozytywy w tym wszystkim. Widzowie, to wy teraz decydujecie. Sprawa trafi do sądu. Sądu Wojanowic. Dobrze wiecie, gdzie to jest. Dobrze wiecie, to właśnie tam. To właśnie tam Nubek będzie sądzony za swoje wszystkie krzywdy, które zrobił na Kati i na Wojanowicach. Bo groził całej wiosce oraz Kati oczywiście. Więc decydujcie, co ma się z Nubkiem stać. Piszcie na dole w komentarzach. Czekamy. Pamiętajcie, na wasze... że porwał Kati. No właśnie, pamiętajcie. I smoknął ją. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym. Wasze komentarze będą w rozprawie. Więc trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Ta.